Następna. Wejdź. Dzieci, poczekajcie. A, coś tam porobimy. Co? Hej, dawaj. Nie, ja byłam pierwsza. Dzieci, siadajcie. No dobrze, mamo. Rozpieszczone. Drogie panie, do dzieła. Nic nie widzę. Czemu tak długo? Gdzie zdobyłeś dyplom? O, tak. Już włączone. Zobaczmy. Tak. Czy to jakiś błąd, czy... O, święta Drakulo, to szaleństwo. Syrenka urodzi wampirze dziecko, a wampir... Syrenkę? Głupie urządzenie. Wiem, co zrobić. Metamorfoza to dobry wybór. Zamieniamy ciebie w wampira, a mnie w syrenę. Jak to? Potrzymaj młotek. Co mam zrobić? Uderz tak mocno, jak tylko potrafisz. Dobrze. Co to? Zaczynamy od kłów. Mam ochotę cię ugryźć. Nie, zróbmy coś innego. Wytnę sobie kły. Kły z muszli? A tak? Czy to są wodorosty? Śmierdzi. Ups. Wampiry nie śmierdzą rybą. Nić dentystyczna, proszę. Higiena kłów jest najważniejsza. Hmm? Jak to się stało? Święty Drakulo, to obrzydliwe. Mam coś. Płyn do płukania ust. Łzy delfina. Jak się czujesz? Nieźle. O, kły. Hej. Chcę wszystkie twoje zęby. No i jak? Jak wyglądają moje ludzkie zęby urocze, prawda? Wyglądają okropnie. A teraz? Czy to jest krew? To truskawki. Czyszczą zęby. Hej kochani, a wy jak dbacie o zęby? Skomentujcie poniżej, chętnie się dowiem. Wampiry nie mają łusek. Wiem, jak się pozbyć. Trochę magii syreny. Moja bombka w akwarium gotowa. Pachnie niesamowicie. Teraz maseczka ze skóry węża morskiego. Co za piękny dzień. Ach, to podwodne spa. Relaksujące. I nie ma łusek na twarzy. Cała ta wampirza bladość jest niedobra. No wiem. Więcej balsamu do opalania. Cudownie, czas na sztuczną opaleniznę. Moja twarz, pomocy! Palę się, palę się! Zgaś ten ogień na mojej skórze! Wody! Wodorosty! Moja twarz jest spalona, co ja zrobię? Balsam aloesowy. Ukoi skórę. Dzięki. Ale miło, moja twarz już nie płonie. Ładnie. Fajnie. Nie, zamieńmy. To twoje, to moje. Oj, słodka ośmiornica. Moje dziecko jest głodne. Wiem, co mu się spodoba. Pyszna babeczka. O, co się stało? Jesteś blada jak wampir. No dobra. Zawołaj nietoperza. Proszę. No dobrze. Idealnie. No właśnie. To mój szablon. Pomożesz? Jasne. Nie ruszaj się. Wspaniale. Przetrzyj oczy gąbką. Świetnie. Nowa ja. Trochę koloru. Pomadka. I kredka do oczu. Blask. Tak. Co myślisz? Wow, nieźle. Też powinnam zadbać o glam. Mam makijaż. Dawno nie używałam. O, brokat. Nie ma nic. Ach, zapomniałam, jakie to uczucie. Teraz różowy cień do powiek.
Ach, dawno tego nie robiłam. I delikatny błyszczyk. Wyglądam uroczo. Wow, dobrze wyglądasz. Coś jest nie tak. Potrzebujesz skrzeli. Co? A, rozumiem. No i co, działa? Tak. Wspaniale. Ale nie włosy. Co tu zrobić? Potrzebuję przełącznika. Masz, napij się soku pomidorowego. Jest dobry dla syren. Nie lubię krwi. Co to jest? Dobra, przejdźmy do rzeczy. Dodam krew do maski do włosów. Zabierzcie to. Pomieszam. Czerwona farba. Dobra robota. Teraz suszymy włosy suszarką. Wow, ognista czerwień to mój styl. Ale jestem głodna. Hej kochani, naciśnijcie lajka, bo w końcu chcę coś zjeść. Tak. Dzięki, jesteście niesamowici. Uwielbiam to. Co? Zabieraj ogon. Nieładnie. Koszmar. Sprawię sobie ogon. Zrobię szybkie zakupy i kupię najlepszy ogon z najnowszej kolekcji. O mój Boże. Nie mogę odlecieć z dzieckiem. Żegnajcie skrzydła. Nie będę was już potrzebować. Zrobię ogon ze skrzydeł. Trochę wyobraźni i umiejętności szycia. Udało się. Piękny. Jak wygląda mój ogon syreny? Ręcznie robiony. Przyjrzyjmy się. Tak, fajny. O-o. Musisz przywyknąć. Oj, potrzebuję nóg. Zamówię parę w sklepie z nogami. Ile opcji? Te. Kupić? Serio? Nie tego oczekiwałam. Dziękuję, ale nie zrezygnuję. Do widzenia. O, ta para nóg wygląda lepiej. Kupuję. Tak, bez zarzutu. Chcę je. Mamy nogi. Strój nie będzie latał. Wampiry tak się nie noszą. O, moja szafa. Zobaczmy, co mam. Nie, no nic tu nie jest dobrego. Hej, co się dzieje? Skąd to zamieszanie? O, ten top jest idealny. Wow, nie jest zły. Akcesoria. Tak, niezły strój. Cześć. Nie mam w co się ubrać. Nie mogę być prawdziwym wampirem w stroju syreny. Potrzebujesz pomocy? Stylista wspiera cię. Mam dla ciebie ładną sukienkę. Wow, ta sukienka to coś innego. Dziękuję panie Tentatini. Jest więcej pop w stylu noir. Doskonale. Proszę. Coś ci jestem winien? Uratował pan sytuację, panie Tentatini. Ostatni prezent? Co to? Akcesoria dla wampirów. Tak. Mój strój wampira jest gotowy. Dziękuję. Nie, włosy nie są w porządku. Mam nadzieję, że uda mi się coś z tym zrobić. Ekstrakt z róży. I olejek do włosów. No tak. Zamieszam. I spryskam. Trochę magii. Voilà! Moje włosy błyszczą na różowo. Jauza. Naprawdę magicznie. Wow. Urocza fryzura. Naprawdę potrzebuję błyszczących łusek. Pomożesz? Jasne. Wow, zadziałało. Ale naturalnie. A ja skrzydeł? Mam pomysł. Do dzieła, latający przyjacielu. O, haha, to łaskocze. Przestań. Nie. Wiem.
Potrzebujemy więcej nietoperzy. A! Pomocy! Nie chcę ich! Idźcie, zostawcie mnie! Gdzie są? Zobacz, co dla ciebie zostawiły. Wow, moje własne skrzydła! Jestem taka szczęśliwa! Co się dzieje? Syrenka? Niewłaściwa osoba? Ty! Nie! Mam cię! Nie ruszaj się! Co to za bałagan? Jesteś aresztowana! Koniec z polowaniem na syreny! Sprawiedliwości stało się zadość! Auć! Moja szczęka! Poczekaj tutaj! Jesteś aresztowana! Zasłużyłaś! Chwila! A, już wiem! Obie jesteście aresztowane! Nie! Już! Spójrzcie w kamerę! Kocham sesję! Boże, moje włosy! Nie strzelaj tak, muszę się wystroić! Już! Moje oczy! Ups! Jestem trochę zagubiony. Gdzie wampirzyca? Haha, nie możesz zrobić mi zdjęć. No faktycznie, nie odbijasz się. Mam pomysł. Narysuję portret. Nie ruszaj się, to nie jest takie proste. Co tak długo? Mam wrażenie, że minęła wieczność. Już. Niebezpieczni przestępcy. No więc to nazywasz portretem? Dwulatek zrobiłby lepiej. A co w tym złego? Wezwij prawdziwego artystę. Wypuść mnie! Nie mogę z nią siedzieć w celi. Ona próbuje mnie zamordować. Oj tam, oj tam. Dziękuję. To zakopię topór wojenny. Twoja połowa, twoja połowa. I nie wchodźcie sobie w paradę. Moje terytorium jest niedostępne dla ciebie. Oj tam, oj tam. Moja komórka będzie wyglądać urocza. Jeszcze coś. Basen pełen balonów. O tak. Marzenie. Wyrzuć to. Żadnych napojów w więzieniu. Ale tandeta. Pokażę ci, jak wygląda luksus. Świece? Chcesz rozpalić ogień? Żadnych świec w celi. Konfiskuję je. Nadużywasz swojej władzy. Napój jest mój. No bez serca. Świece, drinki. Czas na przerwy i odpoczynek. Moje plecy. Koniec z obijaniem się w pracy. Aha, widziałam już takie zamki. Potrzebuję spinki do włosów, trochę cierpliwości. Nie otwiera się. Dlaczego? O, już wiem. Kochani, pomóżcie nam to odblokować. Naciśnijcie przycisk. Lubię to, żeby wydostać się z celi. Muszę to przemyśleć. Są jakieś inne sposoby na wolność? No jasne, wszystkie prowadzą do morza. Mój biedny nos. Śmierdzi. Nie mam wyboru. Co? No, zostawała. Panie władzo, syrena jest na wolności. Spłukała się. No nie. Serio? No jak widzisz, do ścieku. Odzyskam ją. Mam pomysł. Pójdę na ryby. Długo to trwa. O, mam coś. A, strata czasu. Potrzebuję czegoś innego. Syrenko, uważaj. Co to? Błyszczy coś? O, moja gwiazda. Szukałem jej. Niesamowite. Fajnie. Nurkuję od razu. No. No i mam cię. Prawie uciekłam. Jesteś wredny. Koniec z ucieczkami. Patrz i ucz się. Tak się ucieka z więzienia. Podwójny ser, mój ulubiony. Sos czosnkowy sprawi, że będzie jeszcze lepiej. Pycha. Pa, frajerze.
Nie czuję się dobrze. Wszystko okej? To może pomóc? Jestem z powrotem w celi. Przez ciebie utknęliśmy. Próbowałaś mnie ugryźć. To wszystko twoja wina. Użyłaś obrzydliwych perfum. Tak? To nie tak było. Powinnyśmy się przebrać, zanim wyruszymy? Wow! Twoja kosmetyczka jest pełna fajnych rzeczy. Wyglądam wspaniale. Tak myślę, bo nigdy nie widziałam swojego odbicia. Zawsze wyglądasz uroczo, kochanie. W drogę. Chwileczkę. Perfumy. Pachnie wyjątkowo. Jedzenie! Oszalałaś. Moje perfumy są w porządku. Kurczę. Widzisz? Wina jest po twojej stronie. Miałam przeczucie. Zostałam wrobiona. Musimy dowiedzieć się, kto za tym stoi. Ale musimy się najpierw wydostać. Chyba nie możecie się uspokoić. Nawet nam przez myśl nie przeszło. Zamówienie. Nasz kultowy podwójny cheese. Chwilka. Pieniądze. Poczekaj. Ej. Jestem głodna. Mam plan. Polej burgera. I gotowe. Oto pieniądze. Nareszcie. Chwila. Stać. Wystaje tu płetwa. Ups. Wypuść nas. To miejsce doprowadziło je do szaleństwa. Ale to było niefajne. No dobra, już muszę spadać. Jeszcze będzie okazja. Czemu tu jest tak gorąco? Ach, włączę wentylator. O tak. Do roboty. A może... Zrób to, siostro. Wentylator wyłączony. Zobaczmy, co zrobi. O, biedactwo. Co się dzieje? Nie działa. Upał jest nie do zniesienia. Syrenko, chodź tu. Jasne. O wiele lepiej. Machasz za mocno, przestań. Powinnam już iść. Stój, już. Cieszę się, że mogłam pomóc. Dzięki, możesz wrócić do współwięźnia. Wampirzyca? Co? Rozpuściła się? Muszę ją odzyskać. Oddaj krew, powinna wystarczyć. Wampiry to uwielbiają. Jedzenie. O tak, tak, podejdź tutaj. Pić. Dość, obudź się. Co to było? Kolejna porażka. Przechytrzyłem was. Oj, to był ważny dokument. Moje urodziny. Czekałem cały rok. O, smakuje bosko. Ciasto. Smaczne. Nie miałabym nic przeciwko kawałkowi. Może zdobędziemy trochę? Mam pomysł. Zrobię urodzinowy naszyjnik z kłów. I dam to w zamian za kawałek ciasta. Dam prezent urodzinowemu chłopcu. Oszałamiające kajdanki z muszli. Wyjątkowy kawałek właśnie zrobiłam. Dajmy naszyjnik. Kajdanki. Co mamy dać strażnikowi? Skomentujcie poniżej. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. O, dzięki. A co z tortem? Tortem? Jasne, proszę. O nie, ciasto jest za duże, nie zmieści się przez kraty. To niesprawiedliwe. Chciałabym zjeść kawałek. Czemu nie jecie? Nie smakuje dobrze? Chyba jest za słodkie. Kocham cukier. Jestem pełny. To było niegrzeczne. Próbowałyśmy wszystkiego. Jeszcze nie. Wykorzystajmy twoją supermoc. Śpiewaj. Co to za dziwny dźwięk? Odblokowane. Wynośmy się stąd. Wreszcie. Stój. Wychodzenie bez pożegnania jest niegrzeczne.
Co? Perfumy? Pachną tak samo. O nie! Jedzenie. Jesteś szalona. Co? Nie do wiary. On nas wrobił. Zmuśmy go, żeby się przyznał. Czemu jestem skuty? Przyznaj się. Nic nie wiem. To sprawi, że zaczniesz mówić. Nie, nie, proszę, nie. Spuśćmy mu krew. Zły pomysł. Drewniany kołek. Naprawdę? To zadziała od razu. Weź to ode mnie. Łaskocze. Rzućcie to. Zabierzcie to ośmiornicę, wszystko powiem. Jak zwykle grałem w rzutki. Ale wtedy przyszedł mój szef, żeby sprawdzić. Koniec z obijaniem się, leniu. Zabieram ci odznakę. Możesz ją odzyskać, gdy zobaczę przestępców w celi. Do roboty. Tak jest. Nikogo nie ma. Czas wymienić perfumy. No i tak to było. Żałosne. Wstydź się. Dostałem nauczkę, przysięgam. Pomóżcie mi. No dobra. Mamy cię. Kapitanie, musisz to zobaczyć. To właśnie zrobił twój funkcjonariusz. O nie, nie rań mnie. Do żabki, frajerze. Nie możesz tak robić. Chcesz, żebym to ja był w szafce? Tak, tak. Dobrze. Nieźle. Raz, dwa, trzy. Wszystkie piłki na swoim miejscu. Uff, prawie się udało. Trzymaj. Dziękuję. Dobra robota. Zasługujesz na odznakę. Wykonywałem swoją pracę, to wszystko. Ach, to poruszające. Płaczesz? Wytrzyj łzy. Nie czuję się dobrze. Co z nią nie tak tym razem? Wszystko okej? No nie, jesteś w ciąży. Muszę iść. To szalone. Trzymaj się, kochanie. Mama nadchodzi. Gdzie są samochody? Ktokolwiek. Święty wampirze. Skakuj, podwiozę cię. Oszalałeś? Nie widzisz, że mój brzuch jest wielkości twojego motocykla? Nie wsiadam. Uciekaj. Jesteś kujonem, nie wampirem. Loser. A masz. Jestem taka nieszczęśliwa. Chcę być wampirem. Hej ty, w samochodzie. Jestem tutaj. Podwieziesz mnie? Stój! Co robisz? Prawie tu urodziłam. Ups, mój błąd. To nic wielkiego. Mogłabyś zabrać mnie do szpitala? To nagły przypadek. Jasne. Ale żeby się odwdzięczyć, musisz mnie ugryźć, żebym zamieniła się w wampira. Umowa. O, okej. Wsiadaj. Dzięki. Jedziemy. O nie! Samochód zgasł. Co zrobimy? Mały wampir będzie tu lada chwila. Muszę się pospieszyć. Dym jest wszędzie. Oj. Mój samochód. Tyle śmieci. Posprzątaj. Dobrze. Taki zakurzony. Nie chcę rodzić w brudnym samochodzie. Na razie zrobię przerwę. Zachowaj spokój, kochanie. Musimy poczekać, trwa sprzątanie. Pospieszę się. Pick-up posprzątany. Czas coś przekąsić.
Dobrze, ale najpierw zjem jabłko. O nie, moje kły! Co ty zrobiłaś? Teraz nie możesz mnie już ugryźć. A, skurcze! Moment. Szybko! Trzeba ustawić ciężarówkę, żeby odebrać dziecko. Miękki koc, dużo poduszek, poszesty dywan! Hej, wampirzyco! Gdzie jesteś? Czemu krzyczysz? Już skończyłam. Co to? Różowe? Ble. Wampiry nienawidzą różu. Zbyt słodkie i urocze. Nie ma mowy, żebym urodziła. Nie na różowym. Moje największe marzenie to zostać wampirem. Zrobiłabym dlatego dosłownie wszystko. Mogłabym nawet zrezygnować z różu. Więcej czerwieni i czerni. Co tu jeszcze dodać? Pasujące poduszki. Obudź swojego wewnętrznego superbohatera. Upsy, przepraszam. To chyba twoje. Wow, zrobiłam to. Pełnowymiarowy pick-up wampir. Wampirzyco! Gdzie ona jest? Oj, muszę ją zwabić z zapachem czegoś słodkiego. Idź za zapachem. Co to? Nikt was nie zaprosił. Kto mnie obudził? Nie, nic nie słyszę. No wymyśl coś. Jak odzyskać słuch? O, mam pomysł. Jestem najlepszym lekarzem na świecie. Pożyczę. Potrzymaj mikrofon. Moja piosenka jest rozkoszą. Spójrz, co mam. Co to? Zaraz zobaczymy twoje dziecko. Kogo my tu mamy? Zdjęcie się nie ładuje. Dziwne. Musicie wcisnąć przycisk lubię to, żebyśmy mogli przesłać zdjęcie. To działa! O nie, znowu się psuje. Jestem głodna. Okej. Specjalnie dla ciebie. Smacznego. Działa. Pipi dalej. No i deser. Halo, wampir? Serio? Obudzisz się za 200 lat? Ech, masz poważne kłopoty. Rodzę! Teraz jesteś pewna? Tak, zrób coś. No cóż, chyba rodzimy. Chodź do mnie, baby. O nie, światło jest zbyt jasne. Dobra, masz okulary. Nie, nie pomogą. Potrzebuję baldachimu. Dobrze. No i jak tam? O, kochanie, witamy na świecie. Mój mały wampirek. No i już, teraz mnie ugryź. No nie mogę, trzymam dziecko. No dobrze. To drzewo będzie okej. Gotowe. Możesz umieścić małego wampira w łóżeczku. Wspaniale. Pa, pa. Wow, wyglądam gorąco. Mały wampirze, zostań tutaj. Uroczy. Czemu płaczę? O, cześć, kochanie. Co się dzieje? Czemu nie mnie kocha? Złe paskudztwo. Moje dziecko. Co się dzieje? Cicho, kochanie, kochanie. Wynoś się, głupku. To podłe. Ja też chcę być ślicznym wampirem. Ach, super. Dobrze, uspokój się, przestań płakać. Co mam zrobić, żebyś była spokojna? Ugryź mnie. Dobrze. Wow! Palę się! Więc jestem wampirkiem? Nie chcę ci nic mówić. Gdzie moje kły? I wspaniałe włosy?
Przepraszam, nie zadziałało. To tylko pogorszyło sytuację. No dalej, rozchmurz się, będziesz wampirem. Oto nasz plan. Strój wampira. Magijasz i kły. Tak. Zacznij od stroju. Przymierz. Jestem cudownym dzieckiem mody. No i jak tam? Super. Strój wampira gotowy. Przejdźmy do makijażu. Pozwól mi mieć twoją ludzką twarz. Zamieńmy ją w wampira. Im jaśniej, tym lepiej. Pięknie. Tajemnicza maska. Piękny obraz, a ja zajmę się resztą. Ładnie. A co z moimi ikłami? O, racja. Pałeczki. Chcę być wampirem, a nie morsem. Czosnek na zęby. Otwórz szerzej usta. Nie, to śmierdzi. No tak, to nie najładniejszy zapach na świecie. Obrzydliwe. No wiem. Sztuka uratuje sytuację. Spójrz, kły. Realistycznie? Myślisz? Spróbuję. Co ty robisz? Wow! Mam nowe kły! Wow! Są super mocne! Słuchaj, Jenna, przegryzłam drzewo! Dziękuję za pomoc! Napisie. Zjedz coś. Moje zęby! Możesz zerknąć. Zobaczę. O nie, złamał mi się kieł. No nie płacz. Niedługo wyrośnie nowy. Wszystko będzie dobrze. Uspokój się. Wow. Cud. Stałaś się wampirem. Naprawdę? Musisz się przejrzeć w lustrze. Spójrz. Co? Żartujesz? Nadal jestem tylko kujonem. Jesteś cudownym wampirem. Zobaczę. Hej kochani, znajdźcie 5 różnic między tym, jak wyglądam teraz, a tym, jak wyglądałam...